Cześć, witajcie z tej strony Valduś, witam was w kolejnym filmie na moim kanale, a dzisiaj zajmujemy się kapelusznikiem Sanem, czyli postacią, którą oczywiście możecie zdobyć wykonując fabułę Rubieżne Różności. A dokładnie ta postać jest do zdobycia za ostatnie zadanie w tej fabule. No i ta postać posiada bardzo fajny profit, który pompuje misia, mianowicie misiu zarodniki, czyli nasz niedźwiedź, atakując nowe cele tworzy chmurę zarodników i te chmury zarodników powodują u wrogów ból i spowalniają wrogów o 50% na 4 sekundy. I to jest na proficie dowódcy, na proficie standardowym, kiedy tą postać wrzucamy do jakiegokolwiek innego buildu, no to po prostu chmury zarodników powodują tylko ból na 2 sekundy. Jeżeli chodzi o damage z bólu, no to nie jest on jakiś turbo fantastyczny, ale po prostu jestem ciekawy, jak to się będzie sprawdzało na misjach 160×4. Dodatkowo mamy tutaj slowa, więc jest to naprawdę bardzo, bardzo fajne. Przede wszystkim na jakieś gruchotacze, mgielne potwory na tych najwyższych misjach w ratowaniu świata. Build, który sobie złożyłem, jest turbo prosty, mianowicie mamy tutaj 4 perki pod misia, no i oczywiście mamy generowanie fragmentów. I teraz tak, profitem drużynowym w tym buildzie jest oczywiście Wesołych Świąt, bo po prostu chcę sobie skacać czas odnowienia zdolności o 40%. I w drużynie wsparcia mamy taki profil jak na gwarancji, który jest dosyć mocno istotny. Misiu ma 100% szansy na trafienie krytyczne przeciwko nowym celom oraz 5% ryzyka zepsucia się. W momencie, kiedy się misio zepsuje, namierza nowy cel po każdym strzale, co się bardzo fajnie kombi z misiu zarodniki, czyli po prostu misiu atakując nowe cele tworzy tą chmurę zarodników, to się fajnie kombi. Tak to ma wyglądać. Mistrzowska moc, czyli zwiększamy zasięg misia o dodatkową liczbę pól o 2 pola. Dodatkowo wrogowie otrzymują dodatkowe obrażenia od misia w zależności od odległości, aż do 40% przy maksymalnym dystansie. Profit chce misie, wydłużamy czas trwania misia o 4 sekundy. I siła, zwiększamy damage misia o 30%. I ostatnim perkiem jest generowanie fragmentów. O 39 likwidacjach otrzymujemy fragmenty ładunku, a w momencie, kiedy odpalimy sobie zdolność z ładunku, no to ona ma jeszcze krótszy czas odnowienia. Tak się prezentuje build, idziemy sobie sprawdzać tą postać, bo jak mam być szczery, to jeszcze nią nie grałem. No i dobrze, pierwszą misję, jaką sobie odpalimy, będzie to oczywiście zlikwidowanie obozów, bo jestem ciekawy, jak nasz kapelusznik poradzi sobie ze stertą wrogów. Oczywiście, zobaczcie, bardzo fajny misio, taki bym powiedział ala grzybowy. No i jak to tam bije na tych 140-kach? No misio się już widzę zepsuł, chmura zarodników, 18 koła na sekundę, slowy. Bardzo, bardzo fajnie. Bardzo mocno istotne jest to, abyśmy po prostu zabijali jak najwięcej wrogów, żebyśmy jak najwięcej tych fragmentów oczywiście zbierali też z mapy. Ja wiem, że ja zapominam o tym, zdaję sobie z tego sprawę, dlatego też w tym buildzie mam generowanie fragmentów. I teraz tak, ja sobie sprawdziłem jeszcze bojowe bity zamiast tego perka i nie oszukujmy się, generowanie fragmentów będzie ciutkę lepsze z tego tytułu, że w momencie, kiedy ja sobie oczywiście wywalę to generowanie fragmentów i nie rzucę tej umiejętności, czyli misia właśnie z fragmentu, no to ten czas odnowienia, no 20 sekund i to osobiście przeszkadza. A teraz jak ja sobie rzucę, to jest to w sumie nie 20 sekund, troszkę więcej bym powiedział, około 30, tak to jest 25 i jest całkiem git. Ej, te chmury zarodników fajnie wyglądają na grupie mobów. Widzieliście, co tu się stało właśnie, co nasz misio zrobił? Lol, fajne, podoba mi się to. No w ogóle ja nie wiem, czy na trybie wydajnościowym widać tą chmurę zarodników, z tego tytułu, że czy ją w ogóle jest widać, ale no ej, no kurde ty, muszę powiedzieć, że pierwsze wrażenie, no takie bym powiedział fajne, srogie, podoba mi się to, dosyć spoko to się zapowiada. Otworzę sobie skrzyneczkę, dlaczego by nie, wiadomo, mam już full lobby, więc coś czuję, że tą misję rozegramy w ekspresowym tempie, naprawdę w ekspresowym tempie, bo jednak oczywiście wiadomo, ludzie będą z miotacza walić, jak zawsze, z jakichś mitycznych RPGów, etc., etc. Dobrze widzowie, mamy kolejny obóz, mamy 3 fragmenty, rzucamy misia i zobaczmy, co tu się będzie działo. O, te chmury zarodników, no kurde, dużo cyferek na ekranie, podoba mi się to. Bardzo mi się to podoba. Ej, w sumie nawet z tymi wieżyczkami, kurde, to też fajnie działa. Na pewno mogę powiedzieć wprost, ta postać na low levele w ratowaniu świata jest zajebista. Bo patrząc po tym, co się dzieje tutaj, to 40-kach, no to muszę przyznać, że na low levelach, na jakichś burzóweczkach, kapelusznik San się bardzo mocno sprawdzi. I co, trzeci obóz z głowy, turbo szybko, naprawdę. Dobra, ja sobie idę jeszcze Storma odpalę, bo dlaczego by nie, skoro mam taką możliwość, to sobie odpalę. Tylko gdzieś tu na dole jest, no to co, zrobimy sobie tak. Odpalimy sobie Storm Chesta, dlaczego by nie. Darmowa farma materiałów, widzowie, co? Odpalamy miśka, no i patrzymy, jaką tu rozwałkę zrobi. Oczywiście sobie tutaj odpalę. Nie no, muszę powiedzieć, że to fajnie wygląda. Fajny damage, dużo tych wrogów zabijam. Generowanie fragmentów też spoko działa, bo zazwyczaj będę miał ten fragment. W ogóle powiem wam, że nawet na anarchii te generowanie fragmentów też by się sprawdziło, ale tutaj no zdecydowanie, nie? No też zobaczcie, jak rzucę umiejętność z fragmentu, czyli naszego misia, no to w momencie, kiedy mi się skończy miś, no to mam gdzieś te 5 sekund cooldownu, 5-7 sekund na to, żeby móc sobie kolejnego misia rzucić. Okej, mamy Storma zrobionego, 2 bronki dostanę, sobie rzucę, już rzucamy misia i zobaczymy, co będzie robiła chmura zarodników. No mi się jeszcze nie zepsuł, o już się zepsuł, o ale nawala, cyferek, od cholery. Ale ten damage też nawet spoko, 40 koła na sekundę z każdego hita. No jestem ciekawy, jak się misiu sprawdzi na misach 160 razy 4. Patrzcie jak szybciutko, nie? Okej, dobra, mamy to. Ej, podoba mi się ta postać, tam gdzieś jeszcze jednego Storm Chesta widziałem, dobrze widzę, no to idę go zrobię, dlaczego by nie? Zdecydowanie i jedziemy niszczyć kolejny obóz. Szybko idzie, nie powiem, że nie. Ale kapelusznik też spoko ten damage wbija. No jak się misio jeszcze zepsuje, chmury zarodników, cyferek od groma. Ej, fajnie to wygląda. O, jeszcze mamy kolejny fragment. Proszę bardzo, jeszcze sobie bardziej skrócę czas odnowienia. No i co? I ten misiu tutaj rzeźnie normalnie robi. Podoba mi się. Zdecydowanie mi się podoba. Misiu jeszcze zdąży na drugą falę coś tam sobie klepnąć. I gitarka. Zdecydowanie gitarka. I co? Rzucamy sobie kolejną umiejętność z fragmentu. I tak naprawdę dzięki generowaniu fragmentów z tym misiem my zaznaczamy bardzo dużo celów, nie? Więc w momencie, kiedy one umrą, tak? Oto my dostajemy jakby kolejne zabójstwo pustaka do stakowania się tych fragmentów, więc bardzo szybko jesteśmy w stanie je farmić. Więc coś czuję, że na 160 razy 4 w momencie, kiedy ja sobie jeszcze dostawię trapy w tunelach, wiadomo o co chodzi, no to ja tych fragmentów będę miał od groma, to nie będę musiał ich zbierać. No i super, podoba mi się to. Więc osobiście uważam, że generowanie fragmentów będzie lepsze niż bojowe bity w tym buildzie. No bo też zobaczcie, ile celów zaznaczam. Zaznaczam ich od cholery i cały czas mi się te fragmenty tutaj stakują. No co do mnie strzelasz, nie? Co do mnie strzelasz? Proszę bardzo. Trzeba to usunąć, siorba sobie wypije i jest klasa. No i co, misiu jeszcze stoi, już nie stoi, 6 sekund mi zostało. Dorzucę ja kolejnego. Siorbik działa, rzucam sobie miśka, proszę bardzo, on tutaj zarodniczki sobie normalnie tutaj wali, ale ten misio naprawdę bardzo fajnie wygląda. Zdecydowanie. Zdecydowanie, podoba mi się to. Bardzo mi się to podoba. No i co, zostaje nam jeden obóz do rozwalenia, bardzo szybko to idzie. Misio oczywiście tutaj rozwałeczkę już stakuje, kolejne staki nawala. My sobie dobijamy te moby, na przykład z łuku ksenonowego bądź z innej broni. Jest gitarka, w ogóle czy niszczyciel pustaków, o to będzie dobra brońka, bo jeszcze będziemy wbijać 45% z tej pompy pod wpływem bólu, bo oczywiście mamy takie operka, więc ja sobie z tej pompy trochę pogram z niszczyciela pustaków, która oczywiście jest jedną z lepszych pomp w ratowaniu świata, jak nie najlepszą pompą. Okej, dobra, rzucamy i teraz zobaczymy, ja będę się z tej pompy wbijał, bo z niej tak z 200-300 koła to na luzie, nie? A tak dodatkowe 45% damage'u. I co, już pierwsza fala poszła? Jak szybko. Jeszcze sobie tureta rzucę. I co, daję wam 4 fragmenty. Masterclass. Masterclass ta postać, muszę powiedzieć wprost, nie? Tak mi się przyjemnie postacią pod misia dawno nie grało. To muszę powiedzieć wprost, nie? Rzucam misia, proszę bardzo. On tu sobie chmurę zarodników robi. Ekstra. Nie no, ja jestem pod totalnym wrażeniem. Naprawdę, zajebista postać. Co? I mamy obozy z głowy, idziemy na misję 160 razy 4, robimy to i tyle. Rozpoczynamy misję 160 razy 4, zobaczymy jak tam nasz kapelusznik San sobie poradzi. Choć nie będę ukrywał, troszeczkę pobudowałem tych tuneli. No i zobaczymy jak sobie oczywiście poradzi chmura zarodników z troszeczkę mocniejszymi mobami. No nie będę ukrywał, coś czuję, że ja będę takie bomby dostawał, że to jest hit. Okej, dobra, wiadomo, troszeczkę trapów ponastawiałem z tego tytułu, żebym po prostu mógł sobie generować te fragmenty, żebym ich miał po prostu jak najwięcej, wiadomo z jakich powodów, żeby po prostu móc bardzo często rzucać misia. Ulepszamy tier 3, bo oczywiście jest wiadomo co, eksplodujące bomby. Zobaczmy jak ten misio bije i muszę przyznać, że no, dużo liczb, ale no ciężko z tym damage'em, troszkę ciężko. Więc coś czuję, że na tych 160-kach no może mieć problemy ta postać, ten heros. Jak tam? Damage? No w małym opki wiadomo, jest dosyć okej. No, fajne. Fajne cyferki podobają mi się, ogólnie mi się ten tech cały czas fajnie podoba. Jestem ciekawy, czy ktoś tam zabudował górę przed... No, o, zabudowane jest, ktoś pomyślał. Super. O, proszę bardzo, ludzie się uczą, podoba mi się to. Okej, dobra, tu usuwamy, rzucam misia, proszę bardzo. I zobaczymy, czy się misio zepsuje, jaki tam damage będzie bił. Fajnie wyglądają te cyferki, nie muszę powiedzieć, że nie. Ale ten damage, no chyba anarchia sobie lepiej radziła, lepiej sobie to radził tamten perk niż ten na tych 160-kach. No tu mamy po prostu misia, no ten damage na high levelach z tego misia nigdy nie był jakoś mocno imponujący. Na tych 140-kach, no było to całkiem ok i to muszę przyznać, ale tutaj na 160-kach razy 4, no wiadomo, gramy głównie konstrukcjami w ratowaniu świata, a nie umiejętnościami, więc tutaj traktujemy to tylko i wyłącznie jako dodatek. O, proszę bardzo, ile tu on tu smolnych nawalił, ale mam pinga chyba 700, nie? Okej, pisze się popsuł, ale strzelaj tam, w te targety strzelaj. No, ten damage? Na pewno jak byłby leczący impuls, tak, no to by było gorzej, zdecydowanie. Tam są te smashery, ale się wjewał po człowieku. Dobrze. Dużo smasherów, dużo mgielnych potworów, mało pułapek postawionych. Wyleczę tego gościa. Aha. No nie no, moje dwa tak średnio działają. Tutaj są te smashery. Okej. Usunięte. Ale on szybko go zbił z tego... coś mi się tutaj nie podoba, po prostu ta broń tak dużo bije. Okej, dobra, no to sobie dopomożemy, wiadomo czym. Ale też przeciwlotki by wypadało postawić, ja już to zrobię chyba. Bo już troszeczkę tych czachomiotek wchodzi nam na teren. O, i są ciskacze. I ciskacze to są bardzo niewdzięczne moby. Ale tam coś rozwala. To tutaj sufit? Nie tak, nie tak. Gdzie ten ciskacz? Tu jest ten ciskacz. Klepiemy damage, rzucamy misia. Same turet. Okej, nie ma pierwszego ciskacza, byleby tylko dachu nie psuł. Podłogowa, jakiś panel by tu się przydał, bo coś czujesz... O, tam już mocno rozwalają. Mocno rozwalają, tutaj jeszcze po tym smasherze. Goba, gościu wchodzi na górę, to dobrze. Dobrze, ogarnia, ale tego ciskacza tam trzeba zabić, zdecydowanie. To jest mój target. Zaraz sobie oczywiście rzucimy misia, on coś tam pomoże, dwa ciskacze, no i dwa naraz zbite, podoba mi się to, jest kolejny smasher, byleby te małe mowy zabijać, okej, dobra, 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 nie ma panelu leczącego, więc to trzeba zaraz sobie ogarnąć, no niezbyt ciekawie się robi, muszę powiedzieć, ale to wiadomo też ludzie troszeczkę na pałę odpalają te misje, nie? Mało co budują, taka jest, bym powiedział, hierarchia grania w tą grę. No i wygląda tak, wygląda, nie radzą sobie ewidentnie. No nie ukrywajmy, jeżeli jest 4 graczy, to ja nie będę wszystkiego dookoła budował, bo to liczy się, bo to nie ma sensu, nie? Tyle maców wywalicie, a ktoś sobie za darmo zrobi. To szczerze mówiąc wolę uwalić misję i mieć to w tyłku. Nawet nikt nie poulepsza, chociaż podnieś mnie, dziękuję. Super. No jak już budujesz, to chociaż ulepszaj, nie? Dobra, postawię sobie panel, bo zrobimy sobie tak, postawię sobie tak i tu sobie panel postawię. Nie ten, a ten. Okej, tu mnie wyleczy. Okej, tu kolejny panel. No, to proszę bardzo, tam troszeczkę źle postawiłem. Nie ma to większego znaczenia, ważne, żeby ten panel po prostu leczący był. Dobra, rzucamy misia. On tam sobie troszkę postrzela. My to oczywiście z ksonka również sobie postrzelamy. No ta chmura zarodników na tych 160-kach, no tak jak myślałem, działa imo średnio, no bo nie ukrywajmy, damage z bólu, opieranie się na damage'u z bólu, tak trochę nieciekawie bym powiedział, no boss już sobie wchodzi, blokada budowy, oto jeszcze gorszy boss, więc trzeba tutaj po prostu więcej strzelać. Okej, zaraz tutaj epicki pustak, czyli boss po prostu zdechnie. No ten misio, no na tych 140-kach radził sobie lepiej, nie, niż na tych 160-kach. No trochę tego damage'u brakuje, tam jeszcze smasher się wbija, podnosimy, ładujemy, okej. Nawet dwa smashery. Ojojojojojoj, budować, budować. Za dużo się dzieje, nie jestem w stanie troszeczkę dojrzeć tego, co robi mój misio. Kurohomura by się przydał właśnie na stuny. Okej, usuwamy. Dużo maca pracę, nie? Na tej misji, nawet ci goście totalnie nic nie robią, nic nie zabudowali tak zbyt potężnie. Ja zbudowałem dwa tunele i to się po prostu trzyma. Zobacz, zaraz tego smashera nie będzie. Dwa pliki do końca. Wrzucamy misia, żebym nie zapomniał, bo tak trochę zacząłem z miotacza walić. No troszkę tego damage'u oczywiście też wklepię w te małe mopki. I to jest też imo ważne. No, umieram czy nie umieram? Umieram. Okej, dobra, mamy dziurę, gościu w środku stoi, widzę. No, raczej na luzie, nie? No generalnie, no zobaczcie, no tam tunel zbudowałem, tak? I po prostu daję sobie tam to radę. No tutaj nie ma tych tuneli, u góry zbudowałem opony, żeby blokować. Bazy też nie ma, ludzie też nie grają Kejlem. Nie bij mnie, zostaw mnie. Okej, dobra, rzucamy tak, rzucamy turet na szybkości. Oczywiście wiadomo, Waldek będzie miał najwyższy damage, bo dlaczego by nie? Ucieknę od tego. Okej, dobra, mamy misję zrobioną. Generalnie każdą postacią jesteście w stanie zrobić 160 razy 4 w ratowaniu świata, ale tutaj tego damage'u zdecydowanie brakowało, przynajmniej moim zdaniem, ale osobiście uważam, że no, jest to fajne, ale troszeczkę tego damage'u brakuje z tych zarodników na tych misjach 160 razy 4. I to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o ten film. Mam nadzieję, że wam się spodobał i pamiętajcie o tym, aby sobie wykonać tą fabułę, żeby zdobyć kapelusznika Sana, no i przede wszystkim też anarchię, bo zostało niecałe półtorej tygodnia do zakończenia sezonu letniego wypraw. Za dzisiejszą uwagę bardzo wam dziękuję. Trzymajcie się i do następnego. Bye!